Cześć, witam Was serdecznie. Zapraszam na, myślę, bardzo wyczekiwany filmik, czyli filmik o mojej toaletce. Jak widać w tytule, żadnych tajemnic tutaj nie ma. O mojej toaletce, czyli organizacji przestrzeni, organizacji kosmetyków, jak to sobie w nowym miejscu poukładałam. Myślę, że dość mądrze, bo bardzo wygodnie. O, ale tu jeszcze bliżej Wam opowiem, jak już tutaj będziemy oglądać. No i to przyjrzymy się mojej kolekcji kosmetyków, czyli co tu się nowego pojawiło, co ubyło, jak to się zmieniło. Ostatni taki filmik był około rok temu, więc troszeczkę to się wszystko tutaj pozmieniało. Zawsze przy takim filmiku podkreślam to, że jest to kolekcja moim zdaniem umiarkowana, bo zawsze czytam komentarze, ale masz dużo kosmetyków, po co ci tyle? A z drugiej strony czytam komentarze, ale masz mało kosmetyków jak na youtuberkę. Więc tak, ja myślę, że jak czytam i takie komentarze, to gdzieś jestem w złotym środku. Także pamiętajcie, dla tych, co myślą, że to duża kolekcja, to pamiętajcie, że jednak mimo wszystko jestem youtuberką. Dla tych, którzy myślą, że to mała kolekcja, to pamiętajcie, że nie można mieć tak dużo kosmetyków, bo można zwariować, no i wyrzucić dużo pieniędzy do kosza, a to nie ma sensu. Tyle. A nie, chciałam zaznaczyć jeszcze jedną rzecz. Jeżeli cokolwiek w środku tej toaletki by Was zainteresowało, jakiś kosmetyk, który jeszcze nie miał testu, albo jakaś grupa kosmetyków, której chcielibyście się bliżej przyjrzeć, żebym poopowiadała, potestowała na wizji, to jestem bardzo otwarta na takie Wasze propozycje. Także piszcie mi koniecznie. I chodźcie już tam. Moja toaletka, a jednocześnie miejsce do pracy, biurko do pracy wygląda właśnie w ten sposób. Jest to biurko Mike z IKEA. Zależało mi na tym, żeby miało jak najdłuższy blat. To ma prawie 1,5 metra, więc jestem zadowolona. Ma dwie duże, obszerne, pakowne szuflady. Bardzo chciałam, żeby były właśnie dwie, a nie jedna, bo myślę, że to jest wygodniejsze rozwiązanie. Przy biurku mam bardzo wygodne krzesło, które polecam. Ono też jest z IKEA. No i na krzesełku jest poduszeczka z Primarka. Pod biurkiem mam małą szafkę też z IKEA, to jest model Kulen i ona akurat mieści w sobie troszeczkę papierów i sprzętów elektronicznych urodowych, zaraz zobaczycie. Jeżeli chodzi o to, co jest na blacie, to chciałam, żeby było tam jak najmniej, właśnie dlatego, żebym miała miejsce do pracy, na komputer, na papiery. Ja zawsze jestem obłożona milionem papierów, więc starałam się to jak najbardziej zminimalizować. Lustro, które bardzo często pytacie, to jest lustro, które już tutaj było w mieszkaniu. Ja po prostu odmalowałam je na biało, bo było brązowe, no i postawiłam na toaletce. Na lustrze powiesiłam już swoje bardzo stare światełka z Primarka w kształcie serduszek, które dają bardzo fajny klimat do doświetlania się w różnych okolicznościach. Mam też lampkę z IKEA, ona jest bardzo wygodna, bo można ją ustawić tak, jak nam się podoba. No i mam taki fajny rose goldowy miedziany kolor, który bardzo mi tu pasuje. Na biurku jest też lusterko, takie podręczne, do którego zawsze się maluję. I ono już jest ze mną bardzo, bardzo wiele lat. Kupiłam je dawno temu w Lidlu chyba. Na blacie mam też pojemniki na pędzle. Ten malutki na małe pędzle jest doniczką po prostu z IKEA. A ten złoty na większe pędzle z jeleniem znalazłam w TK Maxie za 3 euro. Tutaj na blacie mam też pojemnik na szminki, on jest z chińskiego sklepu New Chic. Tu akurat schowałam szminki, których nie używam tak na co dzień. Jakieś czerwienie, róże, takie korale. Codzienne szminki mam bardziej pod ręką, zaraz Wam pokażę. A tu po prostu kolory, po które sięgam, no, na jakieś większe wyjścia, albo jak zachce mi się koloru na usta, ale nie są to właśnie szminki codziennego użytku. No i tu mam jeszcze szkatułkę z TK Maxa, którą też już Wam pokazywałam w holu i w niej mam akurat waciki i bagietki kosmetyczne. Tak dosłownie kilka, jak się maluję, jak mi są czasem potrzebne, to żebym nie musiała biegać do łazienki, mam je tutaj pod ręką. Zapomniałabym, pod biurkiem mam mały miętowy śmietniczek, taki na papierze z Home Store and More. Zapraszam do pierwszej szuflady. Pierwsza szuflada prezentuje się następująco. Tak jak powiedziałam, są dość pakowne, a ja tutaj w te szuflady mam jeszcze włożone takie organizery na sztuczce z IKEA. One kosztowały 1,50 euro. No i tyle. No i zapraszam do poszczególnych przegródek. Zaczynając tutaj od prawej strony, na samym końcu mam chusteczki. Chusteczki higieniczne zawsze się przydają w toaletce. Bloteracji, którego jeszcze nie próbowałam, czyli nowa formuła matujących bibułek w gąbce. Bardzo jestem sama ciekawa. Gąbeczki do makijażu trochę brudne, ale jeszcze są przed myciem. Małe, duże, wszystkie. Tutaj mam taki mały kartonik i w nim mam taką bardzo podstawową pielęgnację. Wszystko inne mam w łazience. Tutaj mam tylko krem na dzień. Obecnie używam takiego z Estée Lauder Day Wear. Serum na noc, krem pod oczy na noc też z Estée Lauder. Odżywka jakoś do rzęs. Krople do oczu i filtr. Taka podstawa podręczna. W tej
przegródce tutaj najbardziej z tyłu mam właśnie bazę fixerem, bazę z Urban Decay, bazę z Golden Rose i fixer utrwalacz z Urban Decay. I mam moje pensety z Tweezermana i jakąś z TK Maxa. Następnie podkłady i kremy BB. Możecie zobaczyć, co tu mam. Maybelline Super Stay Collection Lasting Perfection. Dwa kremy CC z Liren, które bardzo lubię. Krem BB z Liren również, Thunder 20 w zasadzie. Krem BB z Golden Rose. No i krem BB, który uwielbiam, z tutaj z Urban Decay. No i jeszcze mam tutaj podkład z Liren. Jakoś tak wychodzi, że najwięcej z Liren. Kilka rzeczy tutaj już jest na wykończeniu. No i tak się właśnie za nie zabieram, kiedy się wykończę. Następnie korektory razem z pudrami, to prawda. Korektory mam dwa z Catrice. Ostatnio robiłam filmik o korektorach, odsyłam Was do niego. Korektor z Maybelline, z Art Deco, z MACA i z Urban Decay. I tutaj mousse, którego robiłam test z Essence. No i korektor z Rimmela, też go Wam pokazywałam. A tutaj z boku mam pudry. Puder z Vibo, puder z Paese i puder z Urban Decay, który niestety jest po prostu w częściach, aż się boję go otwierać. Następnie rozświetlacze, bardzo lubiany przeze mnie, z Lovely, z Belle, który też lubię, on daje taki bardzo naturalny efekt. Mary Luminizer, Revlon, nie, to jest Revolution, przepraszam, Revolution, Becca, Sleek, to są płynne, kremowe w zasadzie rozświetlacze, jeden pudrowy. No i tutaj trzy kremowe w sztyfcie i jakieś tam inne, z Natural Collection i dwa z Golden Rose. A tutaj z tyłu bronzery, to jest takie duo z L'Oreala, Inglot, który uwielbiam, MAC, który staram się wykończyć, już praktycznie jest na wykończeniu, Astor, też przeze mnie lubiany, bardzo podobny do tego MACa, Golden Rose, i dwa w sztyfcie, tu mam Kobo i Maybelline. Druga szuflada prezentuje się w ten sposób. Tutaj w tej najbardziej oddalonej przegródce mam rzeczy, których najrzadziej używam, czyli sztuczne rzęsy, gdzieś tam klej powinien być, temperówka i eyelinery, bo na co dzień eyelinerów nie używam, no i Duraline. W zasadzie od święta też nie, ale ratunkowo eyelinery są. Następnie tutaj w przegródce obok mam cienie w kremie, bazy pod cienie i kredki. Tutaj mam trzy cienie z Maybelline, te kolor tattoo i pojedynczy cień z Inglota, jeszcze się tu znalazł, baza pod smaka Painterly. Fajnie jest trzymać tak te rzeczy do góry nogami, do góry dnem, bo one wtedy ponoć wolniej wysychają, ale dłużej zachowują swoją świeżość. Mam tutaj też bazę z Urban Decay pod cienie, no i kredki, tak jak powiedziałam, kredki i cienie w kredce, te dwa ze Scandalize. No i cztery kredki. Kredek nie używam za dużo, więc nie mam tego też za dużo. W następnej przegródce królują tusze do rzęs i produkty do brwi. Tuszy do rzęs mam zdecydowanie za dużo, ale to nie jest moja wina, jakoś tak wyszło. Nie wiem, jak ja się z tym uporam. Tego jeszcze nie próbowałam, nie otwierałam, więc może na razie leżeć. To jest tusz z Rimmela. Tu mój ulubiony Noir Falline z L'Oreala. Marc Jacobs, którego teraz też używam i uwielbiam. Co tu jest? Extra 3 The Lash z Rimmela. Vibo Growing Lashes, Volume Million Lashes z L'Oreala i taka próbeczka, której też nie otwierałam, jeszcze nie próbowałam, Roller Lash z Benefitu. Jeśli chodzi o produkty do brwi, to mam tutaj dwa cienie z Golden Rose, które lubię, widać, które bardziej, to jest akurat 102, tak, na co dzień go używam. Kredki, kredkę mam z Rimmela do brwi, z Vibo, Golden Rose. Wszystkie Wam chyba pokazywałam, mam nadzieję. Mam jeszcze taki ciekawy wynalazek jak eyeliner do brwi, on jest też właśnie z Golden Rose. No i pomadę do brwi z Inglota oczywiście. No i trzy tinty z Golden Rose, z Essence i z Revitalash. W następnej przegródce znajdziemy róże i tutaj mam Blushing Hearts z I Heart Makeup, Hot Mama z The Balm, Cabana Boy z The Balm, z Glossy Boxa taki przepiękny róż w chłodnym kolorze, z Narsa Deep Throat, z taką trójeczkę ze Sleeka, to mogę Wam otworzyć, bo to żebyście zobaczyli, jakie mam kolory. Nie mam pojęcia, jak ona się nazywa, pewnie ma jakiś numer. Tutaj takie maleństwo, ale bardzo fajne z Rimmela i z Too Faced takie serduszko. I co tu jeszcze mam? Jeszcze mam z Etam róż taki w sztyfcie i ten róż w kulce z Essence, który też niedawno testowałam. No i tutaj na samym końcu są paletki, tak trochę niefortunnie poukładane, ale z drugiej strony praktycznie każdego dnia wiem, czego chcę i czego potrzebuję i co tu mam, więc nie ma tragedii. A co tu mam, to już Wam pokazuję. Paletkę z MACa, w której są różne różności,
między innymi chyba w większej mierze MAC, albo może też Charlotte. Kolejna paletka to jedna z moich ulubionych, Gwen Stefani dla Urban Decay i ona wygląda w ten sposób. Następnie Nude Tudes The Balm. Niestety zbiło mi się lusterko, no ale cóż, paletka jest cała, więc to najważniejsze. Nude Tudes, tak wygląda. Dwie czekolady, jedna oryginalna z Too Faced. Ja też robiłam porównanie jakby tych paletek, więc jak ktoś jest zainteresowany, to też Was odsyłam. No i druga czekolada jest podróbą, ale też bardzo fajną i udaną, tylko tyle zdradzę, ale ciężej się otwiera i ona jest z Revolution. No i tutaj mam jeszcze takich kilka małych paletek, dwa Nakedy, te Basic w jedynkę i dwójkę, w wersjach chłodniejszej i cieplejszej, chyba też je porównywałam. Dwie z The Balm, Auto Balm, to nią robiłam, próbowałam zrobić cały makijaż i użyć jej jako takiej kompaktowej palety. Smoke Balm, to ona nie jest za ciekawa, ona ma trzy takie kolory. No, w podróż może jeszcze się uda. No i bardzo fajna paletka z Golden Rose, piątka cieni, taka sympatyczna. Ostatnia przegródka, największa, należy do pomadek Nude i codziennych róży. Tu są bardzo różne różności i właśnie zastanawiam się, czy nie przygotować Wam filmiku o takich codziennych, jak dla mnie, pomadkach. Co tu mamy? Na przykład Melted z Too Faced, z NYXa pomadkę, z Golden Rose mnóstwo. Tu są jakieś Maki, Angel i Plumful, Golden Rose znowu, Rimmel, The Balm. Wszystko tutaj się pojawia i wszystko jest w takich moich codziennych odcieniach i po to najczęściej właśnie sięgam, więc mam to pod ręką. A, i tu mam jeszcze super jabłuszkowy taki pomadkę taką ochronną, ale urwał mi się kawałek. Jeszcze w zasadzie mogę Wam pokazać ostatnią szufladę, właśnie tą tutaj pod biurkiem, w której powiedziałam, że trzymam jakieś elektroniczne różne gadżety. To mam depilator, bo to też są gadżety beauty, tak? Pilnik do pięt z Szola, wkłady do tego pilnika, jakieś takie okularki, rękawice do czyszczenia pędzli, to jest jakieś urządzenie do celulitu, no jakieś takie, wiecie, grajdu takie. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał, zaczerpnęliście jakieś inspiracji, zostawcie oczywiście ślad po sobie, że tu byliście, no i dajcie mi koniecznie znać, tak jak mówiłam na początku, co by Was bardziej interesowało, co byście chcieli zobaczyć bliżej. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia!